przyjemność przedstawić sprawozdanie z działalności międzysesyjnej prezydenta miasta Słupska. To sprawozdanie tak naprawdę w praktyce obejmuje 3 tygodnie, bo od 29 stycznia do 24 lutego, ale spraw, które chcę Państwu przedstawić, które mają znaczenie długofalowe i są raczej decyzjami strategicznymi, bo uzgodniliśmy, że o tym przede wszystkim będę mówił na tego typu wystąpieniach, jest bardzo wiele. Po pierwsze chciałbym powiedzieć, że powołałem zespół do spraw restrukturyzacji inwestycji 3 fale. To zespół, który jest złożony z ekspertów, z przedstawicieli Rady Miasta, z przedstawicieli organizacji pozarządowych, ratusza. Zespół, który ma przede wszystkim ocenić stan inwestycji pod względem technicznym i finansowym oraz wskazać kilka możliwych scenariuszy rozwiązań, tak żebyśmy, jak się umawialiśmy zresztą, mogli podjąć najlepszą decyzję dotyczącą dokończenia tej największej w mieście inwestycji. Wypowiedzieliśmy w międzyczasie także umowę w firmie Budrem Rybak. Firma Budrem Rybak miała do 27 grudnia 2014 roku ukończyć dach. O tą dachu i elewację parku wodnego. Tak się nie stało. Firma nie rozpoczęła nawet tej części zadania, oczekując zgody na zmianę technologii pokrycia dachu. Musieliśmy w związku z tym wypowiedzieć tę umowę. Jakie będą skutki? Przede wszystkim będą naliczone kary za odstąpienie od umowy w zakresie pokrycia dachu z winy wykonawcy oraz za opóźnienie wykonania elewacji i otoku. I razem szacujemy, że będzie to kwota około 300 tysięcy złotych. Powołałem także zespół do spraw restrukturyzacji wydatków bieżących miasta. Kwestia, o którą Państwo pytaliście, czekacie Państwo na odpowiedź w tej sprawie. Przygotowujemy odpowiedź dotyczącą propozycji kolejnych zmian w wydatkach bieżących miasta. Tutaj w ten zespół między innymi ma na celu wypracowanie koncepcji Słupskiej Grupy Zakupowej. To sprawi, że skoordynujemy zakupy w mieście. Są duże oszczędności dla miasta. Ten zespół będzie się składał między innymi z radnych, z pracowników Urzędu Miasta i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Cały czas pracujemy nad nową strukturą organizacyjną miasta i w tej sprawie dzisiaj zresztą już ta sprawa była sygnalizowana. Rozpoczynamy konsultacje i rozmowy dotyczące likwidacji Biura Urbanistycznego Miasta Słupska. Chcemy, żeby część zadań wykonywanych przez GUMS była realizowana w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Budownictwa. Z części tych zadań realizowanych do tej pory przez tę jednostkę w ogóle zrezygnujemy, jak na przykład zleceń zewnętrznych, wykonywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego poza obrębem miasta Słupska, czy rozwiążemy porozumienie międzygminne z miastem Słupska w ramach Dwumiasta w sprawie wykonywania właśnie MPZ-u. Co jeszcze? Rozpoczęliśmy działania związane z restrukturyzacją ZIM-u. Część zadań zostanie przeniesiona, wykonywanych przez tę jednostkę do Wydziału Komunikacji. Kolejna część zadań zostanie przeniesiona do MZK, to kiedyś miało miejsce. Powiem, że powiedziałem likwidacją, restrukturyzacją. Chcemy zrestrukturyzować ZIM, nie zlikwidować. Więc część z tych zadań, które jest dzisiaj wykonywane przez ZIM, będziemy przenosili do Wydziału Komunikacji i do MZK. To sprawi także, że będziemy mogli stworzyć budynek przy ulicy Przemysłowej. I to jest budynek, który będzie można przeznaczyć na jakąś inną działalność albo w jakiś inny sposób wykorzystywać. Rozpocząłem także działania związane z restrukturyzacją RZI. To jest jednostka, która przynosi spore straty dla miasta. Jednostka niedochodowa,
Mamy spory problem z utrzymaniem tej jednostki. Prowadzimy rozmowy z PGM-em i STBS-em w sprawie współuczestniczenia w tej restrukturyzacji. Chcielibyśmy zaangażować te dwie jednostki, żeby nas wspomagały w tym procesie. Kolejną sprawą, nad którą pracujemy, która ma charakter dla nas bardzo ważny, bo dotyczy finansów. Jak wiecie Państwo, które są w bardzo trudnej sytuacji finansowej, pracujemy nad raportem otwarcia i tutaj odbyło się już pierwsze spotkanie z audytorem w sprawie finansów miasta. Mamy pierwsze przedstawione informacje. Chciałbym Państwu przekazać już ostateczny kształt tego raportu. W tym spotkaniu z audytorem uczestniczyli też radni, więc staramy się w jakiś sposób koordynować tę sprawę dotyczącą raportu otwarcia tak, żeby ostatecznie, zgodnie zresztą z moją obietnicą tutaj złożoną przed Państwem, w ciągu 100, jak będzie ta 100 dni pierwszych mojej prezydentury, przedstawić Państwu pełen raport otwarcia w tym zakresie. Pracujemy nad planem oszczędnościowym. Zdefiniowaliśmy główne obszary dochodów i wydatków miasta, gdzie widzimy możliwości optymalizacji finansowania i zgodnie z Państwa prośbą, sugestiami przedstawimy plan do połowy marca w tym zakresie. Nasza praca dotyczyła także szeregu spotkań o takim charakterze, także dyskusji długofalowej. Odbyliśmy takie spotkania lokalne, między innymi z obecnym tutaj panem wójtem gminy Kobylnica. Mamy, jak Państwo wiecie, sporo projektów wspólnie realizujemy. Chcielibyśmy tę współpracę zacieśniać. To naturalny nasz partner w rozwoju miasta i regionu i bardzo się cieszę, że to spotkanie się odbyło. Spotykaliśmy się także z wójtami innych gmin ościennych, z prezesem Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Rozmawialiśmy tutaj o współpracy w zakresie między innymi zielonej energii. Wczoraj, Państwo wiecie, odbyło się bardzo duże spotkanie podczas Forum Zielonej Energii, gdzie ponad 300 przedstawicieli świata biznesu, nauki, samorządów spotkało się, żeby dyskutować nad rozwojem naszego regionu i miasta w zakresie odnawialnych źródeł energii. To olbrzymi potencjał i będziemy tutaj kontynuowali zacieśnianie współpracy w tym zakresie. Mieliśmy także szereg spotkań na szczeblu wojewódzkim, oprócz na przykład dzisiejszego spotkania z panem wojewodą porannego, gdzie rozmawialiśmy na temat finansowania zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki. Mieliśmy spotkania z wicewojewodami, z wicemarszałkami, z panem marszałkiem, z Departamentem Kultury, z prezydentami miast. Uczestniczyłem w takim forum miast, inteligentnych miast, gdzie zostałem zaproszony do Rady Programowej, złożonej z kilku prezydentów miast. Jest zaszczytem dla naszego miasta. Jesteśmy uznani za takie miasto, które stawia na takie nowoczesne technologie, na postęp. Więc w naszym regionie między innymi jest tam pan prezydent Gdyni Szczurek. To nic nie kosztuje, od razu mówię, bo jak coś kosztuje, to staram się unikać takiego zaangażowania. Mieliśmy także cały szereg spotkań z przedstawicielami najwyższych organów administracji państwowej, z panem wicepremierem Piechocińskim między innymi, gdzie rozmawialiśmy na temat tarczy antyrakietowej, na temat budowy drogi krajowej nr 21, na temat inwestycji strategicznych dla naszego miasta i wsparcia między innymi PAIS w tym zakresie. Z panią minister edukacji narodowej bardzo udane spotkanie dotyczące wsparcia dla naszego szkolnictwa i tutaj także mamy szereg pomysłów, między innymi pani minister objęła patronatem nasz program dotyczący dobrego żywienia w szkołach, przyjedzie do Słupska, żeby otworzyć taki pierwszy element tego programu i tutaj także rozmawialiśmy o klasie kucharzy, kucharskiej, którą otwieramy, która będzie
miała duże wsparcie między innymi ze strony Ministerstwa Edukacji. Mieliśmy spotkanie z ministrem zdrowia dotyczące służby zdrowia na terenie naszego miasta, ministrem środowiska, wiceministrami infrastruktury. Te rozmowy wszystkie dotyczyły problemów, którymi zajmuje się nasze miasto i które trzeba rozwiązać także na szczeblu administracji państwowej. To w dużym, takim telegraficznym skrócie takie sprawy, które dotyczą długofalowe, które dotyczą rozwoju naszego miasta, które przez te 3 tygodnie zrealizowaliśmy. Wydaje się nam, że tempo, z którym pracujemy, jest naprawdę bardzo spore. Czasami są takie momenty, kiedy wydaje się, że powinniśmy to tempo trochę zwolnić, jeśli chodzi o konsultacje społeczne. I ja takie sygnały przyjąłem, jeśli chodzi o bardzo takie delikatne sprawy. I tutaj podzielam głosy części radnych, które były artykułowane, że w pewnych sprawach musimy więcej rozmawiać, dyskutować. Ja będę strażnikiem takiej dyskusji, takich rozmów. Zwróciłem już się do podległych mi zastępców, do dyrektorów wydziałów, żeby z większą atencją, wrażliwością podchodzili do tego typu konsultacji. I cieszę się, że dzisiaj pewne kwestie odkładamy na przyszłość, by lepiej jeszcze przedyskutować, przekonsultować. Serdecznie Państwu dziękuję za poświęcony czas i liczę także nadal na Państwa współpracę w zmienianiu naszego miasta na lepsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.